To jest ważne słowo, które dzisiaj mam do was. Jestem o tym przekonany. Tak jak powiedziałem, zostajemy w temacie uwielbienia. Ja to zatytułowałem, to co chcę powiedzieć do was, uwielbianie, a uwielbienie Boga. To nie będzie filozoficzna rozprawka. To nie będzie analiza teoretyczna. To będzie bardzo praktyczne słowo, ponieważ żyjemy w pewnej takiej kulturze, gdzie w ogóle samo uwielbienie straciło swój sens, straciło głębokie znaczenie. Ja to, co chcę powiedzieć, mam podzielone na trzy części. Będzie pierwsza taka podstawa, drugi będzie pewien łącznik i trzecia rzecz wykaże wam pewne zależności, pewne różnice. Dlatego nazwałem to, bo musimy jakoś to określić, co chcemy przekazać. Uwielbianie, a uwielbienie. Ale słuchajcie mnie dzisiaj, słuchajcie mnie wyraźnie. Tak jak powiedziałem, jak ponurkować w Biblii w ogóle, jeśli chodzi o samo uwielbienie, najczęściej to jest takie słowo doksadza, ja się nie będę na tym koncentrował, ale ono mówi tam uwielbić, chwalić, wysławiać, wynosić. Natomiast zobaczcie, żyjemy trochę w czasach takiej popkultury, nie? Takiej uwielbienie, taki pierwszy stereotyp, to od razu się kojarzy muzyka, instrumenty, no i pytanie, przy czym tam kto wzrastał? Hillsong, jakiś worship, nie? Uwielbienie to jest worship, to jest YouTube i tysiące rzeczy do wybrania sobie, to jest uwielbienie. Czy chcemy, czy nie chcemy, pewne schematy myślowe próbują nas atakować i próbują nas okiełznać w taki sposób, tak? Hillsong, Bethel i tak dalej, mamy worship. W tej pierwszej części skupię się przede wszystkim na jednym słowie. Ono będzie taką bazą. To jest Psalm 69, 31 werset. Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. Zaraz pójdziemy głębiej, ale ja wam chcę coś powiedzieć. To słowo tak naprawdę, ono mówi o pewnej kulturze życia, o pewnym sposobie funkcjonowania przez 24 godziny na dobę, zawsze, zawsze i wszędzie. Ja osobiście również nienawidzę religii bardzo i zamierzam ją obnażać zawsze. Nie wiem, czy zwróciliście taką uwagę na takie rzeczy, że religia, jedną z cech religii jest to, że religia nigdy nie szuka głębokości. Kto szuka głębokości? Świat szuka głębokości nawet. Zobaczcie, ludzie często nurkują w różnych filozofiach, czegoś szukają, czegoś chcą. I za chwilę w odpowiedzi przychodzi jakaś religia. Jakoś to tam coś opakują, coś podadzą, w taki sposób funkcjonuj, tak jest, nie zadawaj pytań, tak? Tak po prostu jest. Religia ma to do siebie, że ona nigdy nie szuka niczego głębokiego. Przyjmuje coś, tak? Uwielbienie, worship, koniec tematu, lecimy dalej. Mamy worship, super było dzisiaj worship, dzisiaj miałem super uwielbienie. To są pewne skróty myślowe. To tak do końca to nie funkcjonuje. Wiecie, z tą religią to tak jest. My musimy w ogóle szukać głębokości Bożej. Ostatnio napisałem w tym tygodniu takie zdanie, zresztą modliłem się nim w środę i dlatego też je napisałem, że i to słowo do sług skierowane, tak? Do ludzi, którzy realnie służą, że jeśli nie zabierasz diabłu terenu, to mu go oddajesz. Napisała do mnie na Messengerze jedna osoba, że to jest kłamstwo, żebym jej, że ona zna Biblię, i tam nigdzie nie jest tak napisane. Gdzie jest tak napisane? Odpisałem jej, naprawdę, tak jak uważam, wszędzie. Na każdej stronie. Mówię, na każdej stronie, gdzie otwieram Biblię, to widzę, że to jest napisane. Koniec konwersacji, tak? Ale to o to chodzi, wiecie. Ludzie czytają literę. Zobaczcie, co się stało. Ja tak sobie przyglądam się, wiecie, głosimy ostatnio
sporo Ewangelii, tak przyglądam się na różne reakcje ludzi. Protestanci są pierwsi, którzy atakują katolików za paciorek, nie? Mają paciorek, w ogóle jadą po kolei tam, modlą się na tym paciorku. Nie, nie wolno, bo to bałwochwalstwo. Co robią z Biblią? Biblia to paciorek protestantów. Biorą literę, tak? Modlą się do niej, mają swój ołtarzyk i jadą paciorkiem. Nie znalazłem tego. Nie możesz, bo prawdopodobnie w ogóle nie jesteś narodzony z Bożego Ducha. Ale chodzi mi, tak trochę was prowokuję generalnie, ale chcę, żebyśmy wyszli tego wąskiego myślenia, tak? Tych skrótów myślowych, tej popkultury, która nas otacza, że uwielbienie to się równa, czy uwielbiania to się równa worship. Tak więc, przyjaciele, uwielbianie Boga to nie jest pierwszy akt niedzielnych występów w kościele. To nie jest tak, że nabożeństwa w kościele składają się tam z trzech aktów, po czym pierwszy zawsze zaczyna się o godzinie 10 czy o godzinie 10:15 i ten jest worship. To nie tak. Jeśli wdarło się gdzieś takie myślenie, to już próbuje się coś formatować. Już religia jakaś próbuje na czymś położyć łapę. To nie jest pierwszy akt niedzielnych występów kościelnych, tak? Religia chce życie zastąpić wszelkimi schematami. I my musimy być tego świadomi. Bo oczywiście jest porządek, tak? Ale mentalnie my musimy cały czas gdzieś tam patrzeć dalej. Dlatego, jeśli mówimy o uwielbianiu Boga, bo od tego wychodzę w pierwszej części, to chcę, żebyśmy wrócili w ogóle do fundamentów wiary. Do fundamentów, do podstaw. Czym jest uwielbianie Boga? To rodzaj modlitwy. Rodzaj modlitwy. Uwielbianie Boga. Rodzaj modlitwy. Czyli co? Idąc dalej. Uwielbianie Boga to skierowanie na Boga. Poprzez co? Określanie Jego wielkości. Poprzez chwalenie Boga, poprzez określanie Jego dobroci, czyli poprzez dziękczynienie, poprzez określanie Jego świętości, czczenie. Pamiętacie, tak? Pamiętacie z fundamentów. Chwalenie, dziękowanie, czczenie. Skierowanie na cały czas, całym sobą, non-stop, na określanie wielkości Boga, na chwalenie Go. Na dziękczynienie, na wdzięczność, na czczenie. To nie tylko worship. To nie tylko worship. To coś więcej. To styl życia, kultura funkcjonowania. Na froncie, w czasie odpocznienia. Tak jak śpiewamy, uwielbiam Cię, kiedy świeci słońce. Uwielbiam Cię w najciemniejszą noc. Nie dlatego, że włączam worship, tylko dlatego, że jestem świadomy tego, kim Ty jesteś, kim jestem ja, co się dokonało. Chwalę Ciebie, jestem skierowany w moim sercu na to cały czas. Jestem tym najarany, wiem, jaki Ty jesteś wielki. Jestem Ci wdzięczny, czczę Ciebie. Widzę siebie, jak rosnę w Tobie. Widzę możliwości Twoje w sobie. Widzę, że mogę zdobyć ten świat. Dlaczego? No właśnie dlatego. I to wam chcę pokazać, że uwielbianie Boga to proces ciągły. To jest styl życia. Powtórzę jeszcze raz. Nie wpadamy w schematy. Nie wpadamy, że my mamy uwielbianie Boga od 10 do 12 w kościele średnio. I wyczekujemy na zegarek. Jak jest 12:20, to już ten akt powinien się zakończyć. Bo 15:30 ziemniaki wstawiam w domu. A jeszcze musi być nauczanie. Nie. Przykład. Chcę wam coś pokazać, jakby zderzyć te pewne rzeczy. Jeśli przed 10 w niedzielę narzekasz cały czas. Wszystko ci jest źle. I po 12 albo po 15 wracasz do swoich wymiocin. Tak?
to nawet jeśli wszystkie kamery zarejestrowały cię tu jako najfajniejszego skoczka, to ty nie uwielbiasz Boga. Nie uwielbiasz Boga. Ludzie, naprawdę, wiecie, bo to jest tak, że my musimy też zrozumieć. Jeden lubi taką muzę, jak my mamy i się fajnie poczuje, ale drugi w tym czasie pójdzie ups i też będzie miał fajną techniawkę i on się jakoś tam, on sobie coś tam w duszy poprzestawia. Trzeci pójdzie na koncert metalowy, ale to nie oznacza, że ktoś się porusza, że to jest uwielbianie Boga. Owszem, my ruszamy ciało, ale to jest jakby jedna z części, z elementów, bo temat jest zdecydowanie szerszy. Tu nie chodzi o sam taniec. Czyli co? Czyli uwielbianie Boga to jest aerobik? Uwielbiam Boga, bo tańczę? Nie. Jak poskaczesz w domu na skakance, też się jakoś poczujesz. To nie o to chodzi. To jest spłycone. Ja to celowo dzisiaj chcę wam pokazać, bo to jest bardzo spłycony temat. Albo włączam muzę, albo jak jestem z przebudzeniowego ruchu, to se poskaczę. Na aerobiku też se poskaczesz. Pójdziesz na siłownię, będzie techno, będziesz machał jak szalony. Zobaczysz, jaką będziesz miał energię, bo ci emocje podskoczą generalnie. Siłę poczujesz. I to nic nie ma wspólnego z Bogiem, tak? Po prostu. I to, co powiedziałem, uwielbianie Boga to też nie suche śpiewanie pieśni o treści chrześcijańskich. Że jak cokolwiek tam jest, w ogóle pada Jezus, to mam spokojne sumienie, tam nieważne. Ważne, że w tle leci coś o moim Jezusie mówią. Nie? To już spokój, to już jest uwielbienie. Co powiedział Dawid w tym wersecie, o którym mówiłem? Tak? Będę wysławiać Twoje imię pieśnią i dziękczynieniem będę je uwielbiał. To są trzy tak naprawdę ukryte elementy, które są bardzo ważne. Pierwszym jest wyznanie człowieka. Śpiew jest jednym z rodzajów, bo jest najbardziej ekspresyjny. Tak? Jak jesteś czymś podjarany, jak się na czymś koncentrujesz, nie wiem, no to sobie idziesz i podśpiewujesz, tak? Jak jesteś świadomy krzyża, to sobie idziesz, jestem dziś bogaty, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la. Co robisz? Uwielbiasz Boga. Uwielbiasz Boga. Uwielbiasz Boga. Dlaczego? Robisz to zgodnie z krzyżem, zgodnie z tym, kim jesteś, tak? Wysławiasz Go. Czyli pierwsze, wyznanie człowieka. Drugie, czyli to właśnie chwalenie, dziękczynienie i czczenie, czyli w ogóle bycie przesiąkniętym wdzięcznością. I trzecia rzecz, bo zapominamy o tym, mam wrażenie, czasami rzucając takie schematy, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Wiara człowieka. Wiara człowieka. Przy uwielbieniu ona też jest kluczowym elementem. Wyznanie, życie pełne wdzięczności i wiara. To nie chodzi tylko o włączenie czegokolwiek, czy o posłuchanie czegokolwiek, czy uczestniczenie w czymkolwiek, bo oni fajnie mają, fajne rytmy, ciary po plecach, generalnie spoko, pójdę, będzie dobrze, tak? Miałem dzisiaj uwielbienie. Ja rozmawiam często z ludźmi i na przykład słyszę tak, ludzie tak czasami próbują się w ogóle nie pytani w jakiś sam sposób tak usprawiedliwiać. Mówią, a wiesz, dzisiaj, ja to w ogóle, ja nie rozumiem tak, ja mam cały czas włączone, ja mam cały czas uwielbienie. Dobrze, no. Generalnie o to chodzi, tak? Żyjemy w ogóle, to jest styl życia, kultura. Słuchaj, jadę samochodem, bo ja dużo jeżdżę i przez 8 godzin u mnie non-stop nawala uwielbienie, non-stop w ogóle, wiesz. Zmieniam płyty, dużo słucham waszego uwielbienia, tak, coś tam przyłączam. Wiecie, ja tych songów nie słucham generalnie, ja wiem, co jest prawdziwe uwielbienie, ja tego słucham. Cały dzień, 8 godzin jadę, nie? O czym myślisz w tym czasie? No widzisz, kurczę, teraz mam taki cały czas, no myślę o tym, kurczę, że nic mi się nie udaje, że jest mi słabo, jest mi źle i w ogóle jest beznadziejnie, tak? No ale wiesz, no Pan jakoś pomoże. Co to jest? Uwielbienie szatana. Uwielbienie szatana przy akompaniamencie muzyki na przykład z Kościoła Mocy. Słuchajcie, no jakby patrzmy na to. Wszystko se można włączyć, wszystko, ale to, że w tle leci muzyka, w to, że w tle leci nawet coś namaszczonego, to nie oznacza, że my uczestniczymy, że my Boga uwielbiamy. Nie, bo my w naszych myślach właśnie uwielbiamy szatana, uwielbiamy problem. Jego gloryfikujemy, a nasze zjednoczenie z Bogiem i naszą pozycję uznajemy za śmieci. No ale jakoś to musimy nazwać. Worship miałem. Worship. 8 godzin. Stary, ja non-stop. U mnie cały czas w domu tylko worship leci. Nie mam żadnych innych płyt. Możesz sprawdzić. Worship. Zobaczcie, bo wiecie, że tak jest, że takich schematów wokół nas
funkcjonuje duże. Zresztą wiecie, szatanowi to w ogóle nie przeszkadza, gdzie się go uwielbia. Nie? Przecież jemu nie przeszkadza, żeby przyjść do kościoła, gdzie wszyscy będą mieli na czole napis Jezus i żeby w trakcie tego spotkania oni uwielbiali Jego. Jaki on będzie miał w tym problem? On będzie miał problem, jak będziemy uwielbiali Jezusa, ale nie jak będziemy uwielbiali Jego. Tak? Więc wiecie, to jakby uwielbianie, te trzy elementy. Wyznanie, chwalenie, dziękczynienie, czczenie, czyli wdzięczność i wiara człowieka. One są tutaj, skumulowane. Oczywiście jest coś takiego jak zbiorowe namaszczenie i zbiorowe podnoszenie chwały. Tak? To też to, o czym dzisiaj mówiła Agata, zresztą o czym mówiono jest regularnie, często. I teraz, kiedy Kościół idzie prosto, tak, to jest ogromna siła w takim namaszczeniu. Nie? I teraz siła tego namaszczenia powoduje, że ze zmasowaną mocą tak, demony ciemności są atakowane. I zobaczcie, czym to skutkuje. Tak? Diabeł nie jest w stanie tego wytrzymać. Ludzie są ostentacyjnie wyswobadzani i to się powszechnie mówi, że miałem objawienie. No miałem objawienie dlatego, że diabeł nie był w stanie tego wytrzymać. Tylko jest jedna rzecz. Ja rozumiem zbiorowe namaszczenie. Tylko zbiorowe namaszczenie w kościele nie jest jedynym miejscem w życiu człowieka, gdzie człowiek może dostać objawienie. To jest kwestia zbudowania w sobie kultury życia uwielbieniem Boga. Bo ja to wszystko rozumiem, tak? Przychodzi uderzenie, tak? Są ludzie zgromadzeni, podnoszą chwałę, diabeł ucieka i nagle się coś widać. Było zasłonięte, teraz widać, mam objawienie. Super, tak? I to jest Boże, i to jest świetne, i to jest fajne, i z tego korzystamy, ale to nie zamyka tematu uwielbienia i objawień związanych w ogóle z odbieraniem czegokolwiek od Boga. Można samemu żyć kulturą w ogóle uwielbienia. Siła zbiorowego uwielbienia zależy od tego, z czym przychodzimy do kościoła. Wiecie o tym. Z czym my przychodzimy do kościoła. Bo czy przychodzimy jako dawca, emitent mocy, czy przychodzimy jako pochłaniacz? No tak. Albo daję, albo biorę. A ja wyczytałem, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać. To wiele od tego zależy, nie? Ale to już nie chcę się na tym koncentrować, bo często o tym mówimy, tak, że jest oczekiwanie, to co się teraz wydarzy, jak ta muzyka pociągnie. No wydarzy się to, czego się spodziewasz, w co ty wierzysz, kogo ty chwalisz. Jak ty w tym momencie chwalisz diabła, bo gloryfikujesz miejsce swojej porażki, to najpierw zbiorowym namaszczeniem trzeba rozwalić tego diabła, który tutaj jest. Bo on tutaj się ma dobrze, bo on tutaj swoje uwielbienie zaczął. Więc to jest ważne, czy jesteśmy emitentami, czy jesteśmy pochłaniaczami. Więc żyjemy non-stop, przyjaciele, chwaleniem Boga, dziękczynieniem, wdzięcznością. Czcimy Go naszym sercem, naszymi ustami, non-stop. Tak? O tym rozmyślamy i o tym mówimy zawsze. I teraz jakby kończąc ten temat, bo tak wam powiedziałem, zatytułowałem to celowo w ten sposób uwielbianie Boga, a uwielbienie Boga i to jest ta pierwsza część. Uwielbianie Boga jest stylem życia i to jest coś, co jest procesem nieskończonym, ciągłym i niedokonanym. Jako styl życia to jest niedokonane. To ma trwać i powinno trwać zawsze. Zawsze. To nie jest uczynek, uwielbianie nie jest uczynkiem, jest sposobem życia, kulturą życia. To jest ważne, bo za chwilę przejdziemy do jakby dalszych elementów, ale od tego wychodzimy. To jest baza. Jako styl funkcjonowania naszego. Wdzięczni, wierzący, wychwalający, non-stop, tak? A jak się zbierający razem, podnoszący chwałę, ogromna siła w ogóle uderzenia. Ale żyjący non-stop uwielbieniem. I teraz ta druga część, jak powiedziałem, ona będzie tak naprawdę łącznikiem jest do tej trzeciej części. Ewangelia Jana 16:14. On,
Duch Święty mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Z mego weźmie. Weźmie z prawdy. Prawidłowe życie życiem uwielbienia będzie zawsze prowadziło człowieka do prawdy. Zawsze. Jeśli człowiek żyje kulturą uwielbienia, w cudzysłowie mówię kulturą, bo potrzebuję użyć jakiegoś słowa na to, inne mi nie przychodzi do głowy, czyli jako sposób funkcjonowania. I teraz do jakiej prawdy? Przede wszystkim będzie go prowadziło do prawdy o nim samym. To bardzo ważne. I pamiętam to też doskonale ze swojego życia. Zawsze to tak działa. Zawsze to tak działa. Kiedy wdrażamy, realnie podchodzimy do uwielbiania, tak? Zaczynamy po prostu trzeźwo i prawdziwie widzieć siebie, tak? Czyli dowiadujemy się wielu rzeczy o sobie. Wielu rzeczy. Już nie mrzonek, nie życzeń, nie gdzieś tam tego, co byśmy chcieli, żeby błysnąć, coś pokazać albo coś schować. To jest miejsce poznania prawdy o nas samych. Zresztą widzicie często w kościele, jak właśnie w trakcie takiego zbiorowego namaszczenia, no, część ludzi się śmieje, część ludzi płacze, coś tam, coś przeżywają, czegoś się dowiadują. Tylko podkreślę to jeszcze raz. To nie jest zarezerwowane tylko dla spotkań Kościoła. Tak, jest w pewnym sensie łatwiej, dlatego że jest to zbiorowe namaszczenie, ta chwała jest podnoszona i w pewnym sensie to uderzenie robią za ciebie inni. Ale jeśli tak masz, że tak naprawdę przeżywasz takie rzeczy tylko w Kościele, a nie przeżywasz ich sam na sam, to zadbaj o to. Zadbaj sobie. Nie poprzez worship w samochodzie, tak, tylko w ogóle sposób twojego funkcjonowania, sposób twojego myślenia, na czym się koncentrujesz, jak selekcjonujesz swoje myśli, jakie słowa wypowiadasz, czego jesteś pełen, co z ciebie się wylewa. Tak. Uwielbiasz Boga wtedy, kiedy czerpiesz z prawdy. To też bardzo ważne. Kiedy realnie czerpiesz prawdy. Czyli poznajesz tą prawdę, czerpiesz z niej. Praktycznie czerpiesz. Jeśli worshiping i wszystko, co jest z tym związane, nie prowadzi cię do realnego wzrostu w prawdzie, to nie jest uwielbianie Boga. Nie jest. To jest ściśle związane z prawdą. Duch Święty wziął z prawdy. Z prawdy. Z prawdy. Zobaczcie, jak to się w ogóle daleko odsunęło od tego worshipingu całego. Muza, gitara, jedziemy, super. Było dzisiaj, fajnie tam, coś tam. Tak, bo w takiej kulturze żyjemy. Musimy zdawać sobie tego sprawę. Musimy to rozumieć. Zobaczcie więc, nie można żyć uwielbieniem Boga, będąc nieposłusznym prawdzie. To są odpychające się magnesy. To jest jak łaska i prawo. Nie pogodzisz tego. Albo jesteś pod łaską, albo pod prawem. Znaczy no, każdy z nas powinien być pod łaską, tak? Ale pytanie, czy nie wychodzisz, czy nie wchodzisz sobie w system jakiegoś prawa. I tu jest tak samo. Można to opakować, walnąć teraz neony, napisać the best worship w ogóle in Poland, 60 kamer, wow, wow. Jeśli ty nie czerpiesz z prawdy realnie, to nie jest to dla ciebie uwielbienie. W czymś uczestniczysz, w jakimś, z twojej perspektywy, bo to nie chodzi o resztę, ale z twojej perspektywy. Jesteś w jakimś teatrzyku. Gdzieś tam sobie poszedłeś. Bo ci dobrze się czuje twoja dusza, coś tam fajnego jest. Ale nie dorabiaj do tego ideologii. Nie mów, że to jest, tutaj teraz uwielbiałem Boga, bo były fajne napisy i mówili o Jezusie.
Uwielbianie Boga jest indywidualne. Znaczy jest zbiorowe, jeśli chodzi o to namaszczenie, to co powiedziałem, ale emitentem jest każdy z nas indywidualnie. Zobaczcie, życie prawdą i kulturą uwielbienia, to doprowadziło Jezusa do odkrycia, że jest Mesjaszem. To. Każde z takich objawień co do jego życia było pionierskie. Zobaczcie, on nie wymyślił na przykład zbuduje większą Arkę Noego na wszelki wypadek. Taki plan B. Jakby się tam coś nie powiodło. Nie, nie szukał gdzieś... Wiele jakichś takich przykładów. Nie poszedł do Jana Chrzciciela i powiedział, wiesz co, wierzę na 90%, choć pójdziemy razem na krzyż. Bo nie wiem, czy to ty, czy ja. Zobaczymy, bo tak jestem na 90%. Brakuje mi, jestem trochę nieprzekonany. Tak, czuję, że to ja, ale wiesz, tak, starszy jesteś w wierze, to weź mi wytłumacz, nie? Tak. Później nie zaczął zwalczać religii po ludzku. Nie tak, jak wszyscy oczekiwali wokół niego. Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Myślicie, że to wszystko jakby nie było jakiejś próby opresji? On miał w sobie wmontowany pewien sposób funkcjonowania. Wiary, uwielbienia, to są wszystko naczynia połączone. Świadomość tożsamości. No ale on się musiał w tym poruszać. Nie domagał się później sprawiedliwego procesu. Nie? Nie krzyczał. To niesprawiedliwe. Przecież tak się poświęcam. Umieram za wszystkich. Chociaż niesprawiedliwie osądźcie. Nie domagał się tego. Nie naśladował też Dawida, Salomona, proroków. Nikogo nie kopiował. Nie kopiował, bo to każde z tych objawień było pionierskie. I teraz w pewnym sensie, zobacz, życie każdy z nas będzie odbierał do swojego życia informacje, które też są pionierskie. Bo dotyczą ciebie. Coś nowego, związanego bezpośrednio z twoim życiem. I będziesz się tego dowiadywał między innymi właśnie poprzez życie kulturą uwielbienia i czerpaniem bezpośrednio z prawdy. Widzicie, to z Jezusem tak było. On nie usłyszał niczego w kościele, bo jeszcze kościoła nie założył. Nikt mu niczego nie potwierdził. Ale też nie może być to tak, że jest to jakoś mega odrealnione. No Jezus, Jezus, człowiek Jezus mówimy. Człowiek Jezus. To wszystko dotyczy Jezusa jako człowieka. To jest Jego droga wcześniej. Więc to jest dla nas wzór. I to jest dla nas potwierdzenie, że można. Że się da. Mnie to bardzo motywuje. Motywuje, a z drugiej strony naprowadza. Daje mi pewną dyscyplinę. Jak w takim razie funkcjonować, żeby nie chybiać, żeby nie pudłować, żeby się nie potykać. Nie mam na to czasu. Ostatnio stwierdziłem, mam 43,5 roku, jestem świadomy tego, co chcę robić w życiu, nie mam czasu już na to, żeby go tracić. I nie mam czasu na to, żeby się potykać. Nie mam na to czasu. Naprawdę. Świadomie dokonuję teraz pewnych wyborów, podejmuję pewne decyzje. Świadomie. Bo nie będę funkcjonował jakimiś mrzonkami, wiecie. Jak wielu chrześcijan. Zauważyliście? Wszystko oni będą robić. Kiedy? Jutro. Kiedy? Jutro. Na emeryturze. A później jutra nie ma. A tak fajnie się zapowiadał. Przez 40 lat. Mówił, że będzie Ewangelię głosił. Nie zdążył. Nie zdążył. Ja tak nie będę miał. Wiecie, i on też widział, jak patrzył naturalnie, widział, nie wiem, słabości apostołów, uczniów, tak, ale dostrzegał na przykład siłę Kościoła.
dostrzegał, patrzył, wiecie, wiedział, że bramy piekielne go nie przemogą. On jakby, dla mnie to jest naprawdę taki bardzo mocny wzór, bo on jak rozpoznał, co ma zrobić, jakiej rangi to jest zadanie, nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś tak. Ktoś ma, nie wiem, pojechać gdzieś do miasta, Ewangelię głosić, mówi, o, opresję czuję, tam coś się dzieje, nie? Jakiej rangi miał zadanie? Zbawić świat. Taki myśl w głowie ci powstaje w ogóle. To trochę inny, jakby ciężar za tym idzie, jaki trzeba trzymać pion, jak można. Ale to jest dyscyplina życia, która jest bardzo namacalna i realna. Wiecie, i wiele rzeczy w życiu ludzi nie dzieje się tak naprawdę właśnie dlatego, że oni nie żyją też kulturą uwielbienia. Nie poznają też prawdy o sobie. Nie widzą tego. I chodzą po omacku, dorabia się do tego różne tam doktryny, oczywiście wiemy, poszukuje się proroków, informacji od proroka i tak dalej, czegoś tu mnie nie jest taki wyraźne, ale często źródłem jest to, że człowiek nie zanurza się realnie w prawdzie, w życie uwielbieniem takim. Świadomy tego, co się dokonało. Wiecie, sama, ja często tak jak się przysłuchuję też, jak z ludźmi rozmawiam, żeby tylko człowiek zechciał skoncentrować się przez jakiś czas na temacie zjednoczenia z Bogiem i nic innego więcej nie czytał. Na akord. Nie słuchał innych nauczeń. Tylko żeby wziął ten temat, przerobił, zadał sobie pewne pytania, poglądał to z każdej strony. To same petardy by były. Same. A przez to, że tego brakuje tego sposobu życia, to bardzo łatwo popaść w pewną chwiejność. Coś cię wyszli oglądać? Chorągiewkę? Trzęsącą się na wietrze? Nie wiem, ktoś dostaje objawienie. Tak, wiem, rozpoznaję. Biznes będę prowadził. Nagle przychodzi informacja. Przeszkoda prawna. O Boże, co mi przeszkoda prawna? Co przeszkoda prawna? Jest jakaś przeszkoda? Mam mądrość, sposób, w ogóle idę dalej. Tak odebrałem, objawienie odebrałem. Co mi problem? Co mi przepisy prawa? To je zmienię. Ale to trzeba być pewnym, trzeba żyć tym uwielbieniem, oglądać siebie w tym, wiedzieć w ogóle i poznać prawdę o sobie. Poznać realnie prawdę. Ani okoliczności, ani lęk nie powinny kierować w ogóle nami, naszymi decyzjami, tak? Ja miałem wiele razy tak, że intelektualnie pewne rzeczy nie rozumiałem, one nie wyprzedzały, ale jak stanąłem na jakiejś prawdzie i się uparłem, bo ja to tak sobie roboczo nazywam, jestem uparty w wierze, czyli tak naprawdę wierzący, no bo nie ma tu jakichś stanów innych, tak? Wierzący albo niewierzący, no. Ale taki uparty i stanąłem na słowie, to siła rażenia często była zdecydowanie większa, niż mój intelekt był w stanie to w ogóle przewidzieć. Ja dopiero później siadałem, często wbijało mnie w fotel albo w łóżko, mówię, Boże, jakbym wiedział, to nawet nie wiem, czym się zdecydował. Ale mamy stanąć, właśnie o to chodzi. Mamy potężnego Boga w sobie. W sobie. Mamy potężną moc. Ja nie wiem, mam ostatnio cały czas, o tym mówię, bo cały czas mam fazę, ja wracam do tego i mam wrażenie, że w naszym kraju ludzie jakby zapomnieli o tym. Cały czas o tym chrzcie Duchem Świętym. Cały czas mam wrażenie, że to wszystko gdzieś jest z boku. Wiecie, to jest kolejne słowo, jak powiedziałem o tym zjednoczeniu. To jest dla mnie słowo, które było jednym z bardziej odkrywczych w moim życiu. Takich, jak rozumiałem swoją tożsamość, kim jestem. Ale weźmiecie potęgę, siłę, moc, zdolności i możliwości Boga samego i będziecie mi świadkami. Kiedykolwiek staję przed jakimś wyzwaniem, to słowo mam w ogóle wryte, ono żyje we mnie. Jak nie mam mocy, jak nie mam siły,
Jak nie mam możliwości, jak nie mam zdolności, skoro znam swoje intencje, chcę szerzyć królestwo, w ogóle jestem świadkiem, tak? Mam. Zmienia się wszystko. Zmienia się. Przede wszystkim w ogóle we mnie się zmienia, tak? Idę do przodu, się nie wycofuję. Nie wycofuję w tym. Ale to jest ważne. To są te rzeczy, które... Wiecie, jak analizuję to słowo, to no zanurzam się w uwielbieniu. Płynę w tym, tak? Jestem wdzięczny. Chwalę mojego Boga w ogóle za plan, który wymyślił. I wiecie co? A ja kocham ciszę. U nas w domu w ogóle... Ja nie wiem, czy ktoś by jakby posłuchał, czy worship leci. Nie leci. Julian czasami włącza. Ja nie. Jest czas, kiedy można, tak? Jak najbardziej. Ja nie mówię, że mamy nie słuchać, ale to nie o to chodzi. To jest wtórne. To jest wtórne. To jest ważne, gdzie my jesteśmy. Nasze głowy, nasze serca, nasze myśli, nasze słowa. Gdzie my jesteśmy? A co jest w tle? Czy pada deszcz, czy świeci słońce? Jakie to ma znaczenie? I to jest, wiecie, i to, co wam powiedziałem, że za każdym razem, jak tak robiłem, to było tak, że zaczerpnąłem z prawdy i na niej stanąłem. Dam wam teraz taki przykład z naszego życia. W grudniu lecieliśmy do Kenii. Na początku grudnia... może inaczej, cofnę się trochę wcześniej. Parę lat temu, wiele lat temu, Julita przyjęła uzdrowienie z tarczycy. Jakoś przed wylotem, jakiś czas, zaczęła mieć gorsze samopoczucie. Jakby symptomy wskazujące, że coś może być nie tak. Symptomy. Po wielu latach zdecydowała się zrobić badania. Szykujemy się na wyjazd ewangelizacyjny, gdzie mamy działać, budować Kościół. Norma na TSH jest 4. Julita robi badania, ma 180. Wszyscy wokół przy takich wynikach to jest nowotwór tarczycy. Stajemy na prawdzie, stajemy na słowie, prawie już spakowani. Robisz jeszcze raz wyniki badania, bo to bzdura jest. Wiemy, co mamy. Julita idzie robić wyniki. Było 180, 195. Stajemy, z prawdy wzięliśmy. Powiedziałem, ani nie umrzesz, ani nie jesteś chora. Byłem z nią, bo to moja żona, blisko. Ale oboje staliśmy na konkretnej prawdzie. Z prawdy wzięliśmy. I teraz informacja. Bo chcę wam coś pokazać przy tym przykładzie. Julita idzie do lekarza, a lekarz mówi, przyjmuje pani w jakiś sposób jod? Tak. Bo ktoś tam, coś tam, żeby sobie w ogóle dla zdrowia wsmarowywać jod. Tylko, że jak wsmarowujesz, łykać, nieważne. Jak łykasz sobie jod, to wyłączasz funkcję tarczycy. Ale co wam chcę powiedzieć? Temat załatwiony. To jest miejsce często, gdzie albo człowiek staje na prawdzie, albo demony wchodzą z chorobą. Bo teraz w tym miejscu, bo zobaczcie, symptomy różnych rzeczy, co może dać diabeł? Spróbować coś poprzestawiać, pokłamać, jakieś symptomy. I teraz w tym miejscu człowiek decyduje, staje na słowie i koniec, tak? I koniec, nie ma tu nic, albo rozważam. Ci, którzy rozważają, w tym momencie wielokrotnie zaczynają chorować. Wielokrotnie. To jest bardzo ważne. Co to jest? Uwielbianie Boga. To nie był worship, ale to było uwielbianie Boga. Uwielbianie Boga. Za Jego dzieło, za to, co zrobił, za to, kim jesteśmy, tak? I pojechaliśmy i fajnie sobie służyliśmy w Kenii. Nie? Życie. Wiecie, jak to wygląda. Zobaczcie, apostoła Pawła, jak rozpoznał, że jest apostołem pogan. No,
żyje kulturą uwielbienia, czerpie z prawdy, dowiaduje się, kim jest. No, naturalna kolej. I teraz Filipian 1, 18, 20. Lecz o co chodzi? Byleby tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Tak? Dziękczynienie i radości. Lecz, że przez śmiałe wystąpienia, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. W ogóle skąd tak głębokie objawienie? Skąd? Człowiek rozpoznał, kim jest i miał wszystko inne gdzieś. Skoro stwierdził, że jest apostołem dla pogan i to jest cel generalnie jego życia, to jego nie obchodzi. Czy on zginie, czy on w ogóle nie zginie, czy będą się śmiać, czy nie będą się śmiać, czy będą mu pluć, czy w niego strzelać. W ogóle to jest cel jego życia. Co go to obchodzi? Ale musiała być kultura uwielbienia. Musiało być czerpanie z prawdy. To nie przychodzi przez nałożenie rąk i to nie przychodzi przez worship taki, o, jak to wcześniej wykazywałem. Musiał się tego dowiedzieć, musiał to wypowiedzieć, musiał w to uwierzyć i wszedł na głębokości Boże. Tak jak powiedziałem na początku, religia nigdy nie wejdzie na głębokości, nie szuka tych głębokości. Nigdy, nigdy. Będzie płytko, 30-40 lat będzie ten sam wymiar płytkości. Ten sam rytuał, ten sam obrządek, ten sam opłatek, te samo coś tam, to samo. Ale czerpiąc z prawdy, żyjąc kulturą uwielbienia, można dojść do czegoś takiego. I teraz znowu, i ludzie się rzucają, to ja powiem tak jak Paweł, ja zrobię tak jak Paweł. On dowiedział się pionierskiej informacji o nim, że jest apostołem pogan i dotyczyło jego życia. W twoim przypadku nie wiem, co może być. To będzie też pewna pionierska informacja. Jakaś tam. Chcesz znać prawdę o sobie? Żyj kulturą uwielbienia. Ludzie, wiecie, próbują to obejść, stosując jakieś techniki właśnie różne, ale wiecie, o co chodzi. Tak naprawdę to wszystko wtedy odbywa się w sferze ich intelektu. Bo to czerpanie z prawdy dopiero pokazuje ci prawdę. Pokazuje ci te prawdziwe rzeczy. Jeśli człowiek chce to wyłączyć, no to porusza się gdzieś tam na linii duszy, emocji, doświadczeń, możliwości ludzkich. Tak blisko ma zaparkowane tutaj na ziemi. Tak bardzo przyziemnie patrzy. Oczywiście próbuje znaleźć słowo, czymś tam podeprzeć, świadectwo innego człowieka, jakąś tam biografię, powiedzieć, ja też tak mam. Ale to jest słabe i często są potknięcia. Przypomnijcie sobie, ile razy w głębokim miejscu takiego w ogóle uwielbienia, czczenia, takiej świętości, czystości, nawet jak to było w trakcie zgromadzenia zbiorowego namaszczenia, otrzymywaliście takie precyzyjne informacje też o was, jakieś kierunki. Bo to są różne informacje. Czasami co trzeba skorygować czy poprawić, a czasami w ogóle jak żyć czy gdzie iść. Jakieś potwierdzenie czegoś. Nie? Ale to jest. A jeśli gdzieś to próbujemy ominąć, no to tam intelektualnie wszystko jesteśmy w stanie sobie zbudować. I tak jak powiedziałem, pierwsze było uwielbianie Boga jako styl życia. To, co powiedziałem teraz, że z prawdy wezmę, jest pewien łącznik do trzeciego i teraz do jakby uwielbienia. Tam było uwielbianie jako styl życia, nie uczynek, coś, co jest ciągłe. A teraz przechodzę do punktu numer 3. Ewangelia Jana 17:4. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, mówi Jezus. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Uwielbiłem Cię na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym wykonał. Uwielbienie Boga następuje poprzez wykonanie dzieła do wykonania, które otrzymaliśmy od Niego. Dlatego rozgraniczyłem te dwa pojęcia na początku. Jedno jest stylem życia. Język jest ubogi, więc trzeba to wprowadzić. Tak? I tak żyjemy zawsze i tak będziemy żyć zawsze. Ale teraz chcę wam coś pokazać. Pierwsza zawsze jest kultura uwielbienia, nie? Czyli styl życia, chwalenie, dziękczynienie, czczenie jako proces ciągły, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, funkcjonujemy tak, zaczynamy po prostu, wchodzimy w ten sposób funkcjonowania. To w drugiej kolejności
zaczyna nas prowadzić do prawdy o nas samych. Tak? Najpierw to są te informacje ogólne na zasadzie, kim ja jestem w Chrystusie. Później to już są te informacje bardziej precyzyjne, kim ja jestem w Królestwie, kim ja jestem w ogóle w służbie, tak? Kim ja jestem. To jest z prawdy bierzemy poprzez tą kulturę i dowiadujemy się, kulturę uwielbienia, dowiadujemy się o nas. I ostatni, trzeci etap to jest wykonanie zadania. Wykonanie zadania. I teraz zobaczcie, wykonanie zadania to już jest coś, co jest namacalnego. To jest coś, co jest mierzalnego. To jest jakiś czyn albo jakiś zespół czynów, tak? Ale to się da zmierzyć. Da się to zmierzyć. Bo to prowadzi do określonego rezultatu. Wiecie, i teraz zobaczcie, bo ludzie tam, ja tam nie wiem, wiesz, nie wiem, tam, co tam, gdzieś tam, to takie tajemna wiedza, ale ja tak bardzo kocham Jezusa. Kochasz Jezusa? Udowodnij to. Udowodnij to, że Go kochasz. Jeśli Go kochasz, jesteś posłuszny prawdzie. Żyjesz kulturą uwielbienia, poznasz prawdę, rozpoznasz zadanie i je wykonasz. To udowodnisz, że kochasz Jezusa. Reszta sentymentalne brednie. Naprawdę. Mamy żyć kulturą uwielbienia, tak? Ale mamy być, przyjaciele, też zadaniowcami w tym wszystkim, bo Jezus był zadaniowcem. On rozpoznał swój cel. Rozpoznał, że Jego celem jest zbawić ludzi, zbawić świat, zmartwychwstać i wszystko w swoim życiu podporządkował pod ten cel. Wszystko. Wszystko inne było wtórne. I teraz, kiedy mówimy, tak? Ja tak mówię, mam takie założenie, że chcę swoim życiem uwielbić Boga, tak? Chcę. Nie jest to slogan, bo fajnie brzmi na modlitwie. Nie. Świadomie. Chcę moim życiem uwielbić Boga. Więc poza kulturą uwielbiania chcę też wykonać zadanie i teraz wszystko inne muszę ku temu podporządkować. Wiecie, i to naprawdę trzeba zbudować sobie pewien taki kręgosłup, bo ja na przykład, nie wiem, dostaję różne informacje, telefony, ludzie mi powinienem, mówią mi w ogóle, co powinienem robić, jak powinienem robić, jak powinienem usługiwać, komu powinienem usługiwać, komu ile czasu powinienem usługiwać. Na początku się jakoś jeszcze się to tłumaczyłem. Mówiłem, że dlaczego nie reaguję na te rzeczy. Ja wiem, co ja mam robić. I to jest to, co ja mam robić, jest pionierskie dla mnie i tylko tak naprawdę ja o tym wiem. Zobaczcie, że ludzie często tak mówią, czy oczekują, dając swoją miarę. Albo swoje jakieś mając oczekiwania, swoje rany, swoje potrzeby. I tak mówią, wiecie, więc tak naprawdę nigdzie z zewnątrz, czy bardzo rzadko, no oczywiście są informacje prorocze i tak dalej, potwierdzenia są, ale człowiek tego nie dostanie. To coś może być, może zostać potwierdzone, ale to musi się urodzić w życiu uwielbienia, musi się urodzić. Człowiek musi wypuścić korzeń w tym, musi być korzeń, bo to zdechnie od razu. Zdechnie, but to rozjedzie i nic z tego nie będzie. Będzie kolejna mrzonka, musi to się ukorzenić, musi wewnętrznie. I teraz, wiecie, my też to musimy dobrze rozumieć, bo rozpoznaliśmy się, tak jak tu siedzimy i połączyliśmy się. Zakładam, że nikt tu nie jest z przymusu. Może ci, co nas słuchają, niech uwierzą, bo mają czasami wątpliwości, tak? Nikt tu nie jest z przymusu. Coś nas połączyło. Połączyła nas pewna wizja, cele, plany dążenia. Czegoś chcemy razem, tak? To ważne, bo to jest ta, jakby taki pierwszy poziom rozpoznania i to jest masę przykładów też biblijnych, nie wiem, Paweł, Sylas, pomocnicy, tak? Bo ja nie chcę przez to powiedzieć, bo czasami jest to, ta informacja jest tak wypaczana, że teraz, skoro tak, to każdy staje się wolnym elektronem. Nie po to Jezus założył kościół lokalny. Nie po to. Nie po to powstał kościół lokalny, żeby każdy był wolnym elektronem. I teraz
szukając jeszcze swojej gdzieś tam akceptacji, teraz wszyscy będą zbawiali świat. Nie. Ja mówię o tym, że wiecie, wracam do tego, życie prawdą, prawdą, czyli dowiedzenie się generalnie, czyli prawdziwych rzeczy o sobie. Czyli z jednej strony jest to pierwsza ta płaszczyzna, tak? Jak rozpoznaliśmy się, mamy wspólne cele i wspólne kierunki. Teraz ten drugi poziom rozpoznania to uchwycenie swojej roli i swoich zadań w tym. Bo jako jedna bryła jesteśmy w stanie zrobić więcej, ale każdy teraz, każdy tak, musi rozpoznać swoją rolę i wykonać to. To właśnie, to zadanie, wiernie to wykonać. Bo zobaczcie teraz. Jeśli, nie wiem, jakiś przykład. Jeśli człowiek jest powołany do tego, aby zakładać kościoły, tak? To nie uwielbi Jezusa swoim życiem, kiedy będzie całe życie sprzedawał książki w kościele. No nie uwielbi. To nie chodzi o to, że to nie jest pożyteczna robota, tak? Ale teraz z drugiej strony. Jeśli człowiek jest powołany do tego, aby wspomagać tego, który jest na przodzie, aby go odciążać i czynić jego służbę bardziej efektywną, tak? To nie uwielbi Boga, kiedy z niedojrzałości i odrzucenia będzie i swoich ambicji będzie próbował zrobić coś swojego. I musimy to prawdziwie widzieć, bo to jest niepopularne, mówić w jedną stronę albo w drugą stronę, ale taka jest prawda. Każde przedsięwzięcie wymaga kogoś z przodu, wymaga kogoś z tyłu, wymaga też pomocników. I teraz zakładam, tak jak powiedziałem, że na pierwszej linii, na pierwszej płaszczyźnie jesteśmy połączeni wspólną wizją, planami. Więc to samo mamy w sercu. To samo. To teraz idziemy krok dalej. Rozpoznajemy poprzez kulturę uwielbienia i czerpanie w prawdzie, kim kto z nas jest i koncentrujemy się na wykonaniu tego zadania. Na wykonaniu tego zadania. Na uwielbieniu Boga swoim życiem. Swoim życiem. Jan Chrzciciel nie był powołany, żeby być Chrystusem, tak? Zresztą inni też nie. Eliasz, Samuel, tak? Akwilla, Pryscylla. Ale wszyscy byli ważni i wszyscy mieli swój udział i wszyscy mieli swój wkład. W ogóle to, co mówię w tej trzeciej części, bo za chwilę was z tym już zostawię, a propos tego wykonania zadania, to religia zawsze podnosi swój głos, że to jest takie korporacyjne. Jeszcze mi mówią, dlatego, bo ty z korporacji się wywodzisz, to ty tak fałszujesz przekaz, tak? Że nasiąkłeś i takie rzeczy w ogóle, taką duchowość do kościoła przynosisz w ogóle, nie? I mówią wtedy, że wiecie, że chodzi tak naprawdę o relację z Bogiem, ale to właśnie relacja z Bogiem, życie uwielbienia i poznanie prawdy zaprowadziły Jezusa na krzyż. Relacja z Bogiem. Nie wymyśliłby tego tak. Nie dałby rady. Intelektualnie by tego nie udźwignął jako człowiek. Musiał się w tym zbudować. Musiał mieć tą relację. To są te trzy elementy. Zobaczcie. Jeszcze raz tak... Chcę to namacalnie zobrazować. Nie pozostał w miejscu tańca uwielbieniowego. Rozumiecie? Nie pozostał w tym miejscu. Na wszystko jest czas. Żyjemy tą kulturą. Adoracja non-stop. Wdzięczność non-stop. Tańczymy, śpiewamy, zanurzamy się w jego obecność, tracimy w ogóle równowagę i super, i jest na to czas. Nurkujemy w tej prawdzie, więc dowiadujemy się jak najwięcej o sobie, tak? I stajemy, podejmujemy decyzję, wykonujemy zadanie. Wykonujemy zadanie. Nie zostajemy w miejscu gibania. Zostawię was tym. Porozważajcie to. Bardzo mi zależy, żebyśmy nie dali się sformatować w zakresie podejścia do uwielbiania Boga. Amen.